Teatr Polskiego Radia Kielce zaprasza. Wrzesień 1950 roku. Nie lubię prowadzić po zmroku. Ale już dojeżdżamy, proszę księdza biskupa. Za 5 minut będziemy na miejscu. Dobrze, Leonie. Zaparkujesz przed plebanią. Zaraz będziemy wracać. Co jest? Uważaj! Ta ciężarówka. Tak nagle się pojawiła, nie wiadomo skąd. Może mnie nie zauważył. Wyjechał z bocznej drogi tuż przed nami. No tylko dlaczego? Odjechał. Ważne, że nic się księdzu biskupowi nie stało. No nie wiem. Bardzo boli mnie kolano. Głową też uderzyłem. Chłodnica rozbita. Nie pojedziemy. Zorganizuję transport. Dam znać na plebanie. Ksiądz proboszcz coś załatwi. A ksiądz biskup proszę niech zaczeka. Żył mąż pewien w ziemi Uz. Hiob mu było na imię. A był mąż ten nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a przybył też i szatan pośród nich. Października 1950 roku. Narada w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestniczą minister Stanisław Radkiewicz, pułkownik Józef Światło, dyrektor Departamentu 5 Julia Brystygier. Spotykamy się w wąskim gronie. Mamy omówić propozycje dotyczące rozwiązywania niektórych problemów z Kościołem. Zaczyna towarzysz Józef. Rozmawiałem telefonicznie z towarzyszem Berią. Eliminowanie kolejnych dostojników kościelnych o wrogich nam poglądach niewiele daje, bowiem na ich miejsce przychodzą nowi. Co prawda nie ma już Chlonda. Uciszyliśmy też skutecznie podobnego radykała Łukomskiego, biskupa, który miał prymasa Chlonda zastąpić. Jednak Wyszyński staje okoniem. Konkludując, miast eliminować, musimy znaleźć inny sposób na przekonanie społeczeństwa, że kler działa na szkodę polskiego państwa. Mamy w tej chwili w aresztach 736 księży, wobec których toczą się śledztwa. Z Moskwy przywiozłem ważne ustalenia tyczące typowania osób przeznaczonych do poświęcenia im szczególnej uwagi. Konkretnie mamy potwierdzenie dla wytypowanego obiektu. Rozumiem, że nasza propozycja w osobie Kaczmarka została zaakceptowana. Pozyskaliśmy do współpracy kilkunastu księży mających dostęp do kieleckiej kurii biskupiej. Szczególnie przydatny jest ksiądz Świderski i drugi nasz agent Bagarozzo. Jak zapewne towarzysz minister wie z raportów, to biskup, który znalazł się podobnie jak Chlond i Łukomski w kręgu naszych oddziaływań, mających wpłynąć na trwałą zmianę ich poglądów. Miał, co prawda, wypadek samochodowy, ale poza kontuzją wyszedł z niego bez szwanku. Jednak zebrane materiały dają pewność, że tu reakcja społeczna na zatrzymanie nie będzie niewłaściwa. Proszę, towarzyszu ministrze, tu jest wykaz możliwych zarzutów.
Te listy pasterskie z 39 roku i bratanie się z gubernatorem Frankiem będą gwoździem do trumny naszego biskupa. Kolaboracja z hitlerowcami. Co my tu jeszcze mamy? Spotkania z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Bliss Lane'em. Szpiegowanie na rzecz imperialistów amerykańskich. To brzmi nieźle. Raporty dla Watykanu. Tak. Jakieś propozycje? Zarzuty wobec Kaczmarka są nam znane, ale to nie znaczy, że znają je wierni. Prasa ma się zająć naświetleniem sylwetki biskupa reakcjonisty. Wpletliśmy też jego nazwisko do toczącego się procesu z udziałem księży zdrajców ludowej ojczyzny. Niejaki ksiądz Oborski wspierał morderców z armii podziemnej w Wolbromiu, którzy wykonali wyrok śmierci na 14-letnim chłopcu. Upieczemy więc dwie pieczenie przy jednym ogniu. Powinniśmy omówić sposób prowadzenia śledztwa po aresztowaniu. Pewne środki stosowane wobec innych więźniów nie mogą mieć wobec Kaczmarka zastosowania. Żadnego bicia, żadnych śladów fizycznej przemocy. Przecież bez pewnych środków nie zmusimy go do przyznania się. Nie przesadzajcie. Sprawdziły nam się konwejery i zimny wychów. Jak mówiłem, wróciłem właśnie z Moskwy. Znają towarzysze osiągnięcia profesora Iwana Pietrowicza Pawłowa w dziedzinie skutecznych oddziaływań na psychikę. Dostaliśmy instrukcję ich stosowania i mamy zrelacjonować, jak się sprawdzają w praktyce. Mamy też wskazania towarzyszy radzieckich, jakich farmaceutyków powinniśmy użyć wspomagająco w śledztwie. Jeszcze jedno. Po aresztowaniu należy dopilnować, by biskup nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym. Bez dostępu do informacji. Żadnych listów, paczek, widzeń. Żadnej możliwości grypsery. Żył mąż pewien w ziemi Uz. Job mu było na imię. A był mąż ten nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a przybył też i szatan pośród nich. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? Odpowiedział szatan Panu i rzekł: z obchodzenia ziemi i wędrowania po niej. I rzekł Pan do szatana: a czyś baczył na sługę mego Joba? Albowiem nie ma równego mu na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. Trwa on w nienaganności swojej. Odpowiedział szatan Panu i rzekł: skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Ale wyciągnij rękę twoją i dotknij kości jego i ciała jego. Czy nie będzie wtedy w twarz przeklinał ciebie? I rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy. Tylko życie jego zachowaj. Kuria biskupia w Kielcach, 19 stycznia 1951 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wrócił ksiądz biskup. Konferencja episkopatu już się skończyła? Nie, ale wyjechałem. Ksiądz prymas oczekiwał na potępienie księdza Oborskiego. Nie mogłem tego zrobić. Taki kapłan ocalił Bolmin przed niemiecką pacyfikacją. Nie bał się w czasie okupacji narazić hitlerowcom, a tu, w wolnej Polsce, naraził się komunistom. Wplątali go w proces bandytów armii podziemnej. A miałem nadzieję, że w Wolbromiu będzie miał spokój.
Księdza biskupa też oskarżają o sprzyjanie, jak piszą, bandytom z Wolbromia. Proszę, wystarczy spojrzeć na tytuł w dzisiejszej Trybunie Ludu. Wczoraj też pisali w Żołnierzu Wolności. Bierut i jego ludzie naciskają na prymasa, by potępienie księży z Wolbromia miało charakter oficjalny. Ale dokąd można się cofać, iść na ugodę? W imię czego? Ciągle ustępujemy, a oni przywłaszczyli sobie Caritas, zabrali ochronki, przejmują nasze szkoły, zlikwidowali wydawnictwo i księgarnię Jedność. A to wszystko po podpisaniu porozumienia, które miało nam gwarantować choćby prowadzenie szkół katolickich. Podejrzewam, że dotarło do nich, że ksiądz biskup sporządził raport dla ambasadora Blisleina o pogromie Żydów w Kielcach. Zresztą te rewizje tu i w katedrze najlepiej o tym świadczą. Ciekawe, jakie przewinienia będą próbowali mi jeszcze przypisać. Pozwoli ksiądz biskup, że wyrażę swoją opinię. Otóż uważam, że ze względu na własne bezpieczeństwo, ekscelencja powinien złagodzić nieco ton kazań i nie szczypać ciągle komunistów. Oni takich rzeczy nie darowują. Nie przesadzaj, mój drogi. To, że pozwolili sobie na aresztowanie księdza Oborskiego w Wolbromiu i że łączą go ze mną, jeszcze nie oznacza, że podniosą rękę na przedstawiciela episkopatu, za którym stoi Stolica Apostolska. Powiedz mi, czy możemy być pewni tych osób, które tu u nas w kurii pracują? Jeśli chodzi o duchownych, w końcu spowiadają się ze swoich grzechów. Natomiast co do świeckich, wydaje się, że są zaufanymi ludźmi. Chociaż czy dziś można być czegokolwiek poza wolą Bożą pewnym? Zawierzmy więc Panu Bogu. I rzekł Pan do szatana: oto jest w Twojej mocy, tylko życie jego zachowaj. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i uderzył w Hioba. Kuria biskupia. Dzień później. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zimno dzisiaj, proszę księdza biskupa. Ale napaliłem już w piecach. Zimno, ale dzień coraz dłuższy. Którego to dziś mamy? 20 stycznia. Aha. Leonie, ma dzisiaj przyjść do mnie dwóch panów z województwa. Gdyby przyszli, daj mi znać. To wszystko. Dziękuję. Co to dzisiaj mamy do zrobienia? Ależ panowie... Leonie, co się tu dzieje? Proszę chwilkę poczekać. Przecież widzą panowie, że pracuję. My też pracujemy i musimy pilnie z księdzem biskupem porozmawiać. Dobrze. Leonie, w porządku. Panowie są z województwa. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy informację, że tu w pomieszczeniach kurii znajduje się radiostacja, jak też inne materiały wskazujące na współpracę szpiegowską księdza biskupa z Watykanem i imperialistami amerykańskimi. W związku z tym rozpoczynamy rewizję. Tu jest nakaz... To jakiś absurd. Chcę się zobaczyć z Janem. To znaczy z księdzem Danilewiczem. Muszę mu przekazać rzeczy konieczne do wykonania jeszcze dzisiaj. A poza tym muszę zobaczyć się z matką. Jest chora. Obiecałem, że ją odwiedzę. To niestety niemożliwe. Niech się ksiądz biskup nie martwi. Kuria nie zniknie nagle z powodu nieobecności swego ordynariusza. Może ksiądz biskup usiąść. Najpierw sekretarzyk, szafy i bibliotekę. Każdą książkę przekartkować. Nigdzie nam się nie śpieszy. Rozumiem, że panowie wykonują swoje obowiązki, ale nie widzę powodów, by przy tym niszczyć cokolwiek. Zechce się biskup zamknąć. Obywatelu pułkowniku, tu jest jakaś klisza, negatyw.
Co my tu mamy? Aha. Jak to ksiądz biskup Kaczmarek serdecznie się potrząsa za rękę z Adolkiem. Tak to witało się Hitlera w Kielcach? Nic dziwnego, że później takie wiernopoddańcze słowa padły z ambony. Jak pan śmie? Żądam rozmowy z pana przełożonym. A, to mnie ksiądz biskup rozbawił. Proszę pamiętać, że jestem biskupem i sekretarzem konferencji episkopatu. Nie życzę sobie takich uwag. Proszę więc przyjąć do wiadomości, ekscelencjo, że moim przełożonym jest prezydent Bolesław Bierut. Tak więc to do niego proszę składać zażalenie. Co my tu mamy? Mein Kampf! Ciekawa lektura dla przedstawiciela episkopatu. Przykro mi, ale musimy poddać rewizji również księdza biskupa. Proszę wszystko wyciągnąć z kieszeni. Proszę się teraz rozebrać. Pan żartuje. To konieczne. Musimy sprawdzić, co ksiądz biskup ma jeszcze przy sobie. Przecież powiedziałem, że to wszystko. Chyba biskupowi może pan uwierzyć. Może i mogę, ale lepiej sprawdzić. Przecież nie rozbiera się biskup przed wiernymi. Chyba nie chce ksiądz biskup, byśmy użyli środków przymusu. No, więc takie są wasze metody. Wobec przemocy jestem bezsilny. Cieszę się, że dał się biskup przekonać. No, i mamy biskupa. Jak go pan Bóg stworzył. A mówi się, że nieszata zdobi człowieka. Tak. No, może się biskup ubrać. Czy mógłby mi pan powiedzieć, kiedy skończycie rewizję? Panowie, dezorganizujecie pracę kurii. Odpowiedź brzmi: wtedy, kiedy skończymy. Niczego panowie tu w kurii nie znajdą. Nie mam nic do ukrycia. To się okaże. Obywatelu pułkowniku, melduję zakończenie rewizji. Papiery zapakowane? Tak jest. Wszystkie dokumenty już są w wozie. Już ciemno. Możemy jechać? Tak, dyskretnie. Bez fajerwerków. Panowie zabrali całą dokumentację kurii. Ja protestuję. Bez tych dokumentów kuria nie może funkcjonować. Toczy się wiele spraw. Wierni oczekują na rozstrzygnięcia. Ja także nie będę mógł wrócić do normalnej pracy. Nie musi ksiądz biskup. O siebie się proszę nie martwić. My zajmiemy się księdzem biskupem. Jak mam to rozumieć? Tu jest nakaz aresztowania. Muszę o tym powiadomić mojego kapelana. Zostawić zlecenia. Chcę także pożegnać się z matką. Nikogo biskup nie musi powiadamiać ani z nikim żegnać. My się tym zajmiemy. Tu jest walizka ze spakowanymi rzeczami. Idziemy. Dokąd mnie wiozą po nocy? To już 3 godziny. Światła? Warszawa. Więzienie mokotowskie. Kaczmarek Czesław. Wyłóżcie wszystkie rzeczy na stół. Zegarek marki Doxa. Sygnet złoty. Etui z wiecznym piórem marki Szefer. Pieniądze.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5062 złote i 25 groszy. Sutanna czarna, modlitewnik w języku łacińskim. Podpiszcie depozyt. Tu macie koszulę, spodnie, chodaki. Swoje ubranie do worka. Ogolili mi głowę. Co teraz? Jakie błędy popełniłem? Czy powodem był mój sprzeciw wobec podpisania poddańczego porozumienia z rządem? W końcu byłem jedynym, który zaprotestował mimo rzucenia na szale autorytetu prymasa. A może to dlatego, że nie uległem i nie potępiłem księdza Oborskiego? Teraz tylko modlitwa. Kaczmarek, na przesłuchanie. Ksiądz biskup tutaj? Proszę usiąść. Cóż za przykra sprawa. Stała się rzecz niedopuszczalna. Stolica Apostolska z pewnością zareaguje na to, co się stało. To jakieś nieporozumienie. Jestem przekonany, że to nieporozumienie lada dzień się wyjaśni. Tymczasem jednak, skoro ekscelencja się tutaj znalazł, muszę zadać kilka pytań i poprosić o kilka wyjaśnień. Na początek proszę opowiedzieć swój życiorys. Urodziłem się 16 kwietnia 1895 roku w Lisewie Małym, w powiecie Sierpc, w gubernii płockiej. Kim był wasz ojciec? Młynarzem. Moją matkę, Franciszkę z Rogińskich, poślubił w 1894 roku. Ja jestem ich jedynym synem. We Francji przebywałem od 1922 do 28 roku, kiedy to powróciłem do Polski. Opiszcie dokładnie tematykę swojej rozprawy doktorskiej. Tytuł tej rozprawy: o emigracji robotniczej Polski. Zająłem się w niej problemami, z jakimi stykają się wyjeżdżający z Polski w poszukiwaniu pracy. Kaczmarek, na przesłuchanie. W przesłuchaniu z dnia 25 maja 1951 roku mówiliście o swoich kontaktach z hitlerowcami. Z jakimi oficerami niemieckimi stykaliście się w czasie wojny? Zaraz na początku wojny Niemcy zajęli moje mieszkanie. Wtedy zetknąłem się z generałem, który tam kwaterował. Był to Prinz von Liechtenstein. Pozwolił mi, bym powiedział parę zdań do kilkuset polskich jeńców w obozie na zamku. Chwaliłem bohaterską walkę do końca. Ale jeńcy zaczęli wznosić patriotyczne okrzyki. No i odpokutowałem. Oskarżono mnie o podżeganie do buntu. Opiszcie kontakty z gubernatorem Frankiem. Zostałem wezwany w maju 1940 roku wraz z biskupami sandomierskim i częstochowskim do Radomia, gdzie korzystając z obecności generalnego gubernatora Hansa Franka, wręczyliśmy petycje dotyczące uregulowania spraw kościelnych na terenie generalnego gubernatorstwa. Poproszono nas o wspólne zdjęcie z gubernatorem Frankiem, na co się nie zgodziłem. Jaki cel miały wasze kazania wzywające do posłuszeństwa wobec hitlerowców? Nie chodziło o posłuszeństwo.
lecz o zapobieżenie rozlewowi krwi. Za jednego zabitego przez partyzantów niemieckiego żołnierza Niemcy rozstrzeliwali 10, czasem 20 zakładników. Wzywałem do posłuszeństwa o tyle, o ile polecenia władz okupacyjnych nie kłócą się z sumieniem katolika. Tak, oczywiście, rozumiem. Lojalność przede wszystkim. Przestaję was lubić, towarzyszu biskupie. To jak to jest? Z jednej strony kolaboracja z hitlerowcami pod płaszczykiem ratowania życia rodakom, z drugiej teraz wystąpienia przeciwko legalnej, ludowo-demokratycznej władzy w wolnej Polsce. Władzy i ludu, w obronie którego podobno występowaliście podczas okupacji niemieckiej. Coś mi się tu nie zgadza. Chyba zaczniemy inaczej rozmawiać. A pan? Jak by się wówczas zachował na moim miejscu? Nie jestem na waszym miejscu. Strażnik, odprowadzić aresztanta. I odezwał się Hiob i rzekł: wstręt ma do życia dusza moja. Pofolguję mojej skardze. Z gorzkości duszy mojej mówić będę. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie. Oznajmij mi, czemu spór wiedziesz ze mną. Coraz to nowych świadków stawiasz przeciwko mnie. Wzmagasz swoją zaciekłość na mnie. Uderzasz na mnie raz po raz. Ile to już dni? Ile miesięcy? Codziennie jedno i to samo. Pisać życiorys. Opowiadać życiorys. Ileż razy można opisywać swoje życie minuta po minucie, godzina po godzinie? Jak długo można odpowiadać ciągle na te same pytania? Co się dzieje za murem, za drutami, za oknem? Żadnych wieści. Kaczmarek, na przesłuchanie, na przesłuchanie, na przesłuchanie, na przesłuchanie. Ile razy spotkałeś się z Blislejnem? Gdzie to było i kiedy? Mówiłem już, że spotkałem się z ambasadorem 4 czy 5 razy. Najpierw w Warszawie, a potem podczas wizyty w Kielcach. Potem jeszcze 2 razy w Warszawie. Jakie informacje przekazywałeś Blislejnowi? Poza informacją o przebiegu pogromu, o co mnie prosił, żadnych. Opowiedz, jakie miałeś informacje o produkcji zbrojeniowej i kto ci je przekazywał? Pytaliście mnie o to już setki razy. Nic o tym nie wiem. Jakich innych przedstawicieli instytucji amerykańskich poznałeś? Na początku 1947 roku poznałem cywilnego przedstawiciela Episkopatu Amerykańskiego z War Relief Service od spraw Caritasu, Georgiusza Szudego. W 1948 roku odwiedził mnie ksiądz Piwowar, redaktor Ligi Katolickiej z Detroit. Teraz dam ci kwadrans na przypomnienie sobie, jakie informacje im dostarczałeś. Zabrać go do celi. To już rok, jak mnie tu trzymają. Dlaczego nie mam żadnych wieści od nikogo? Dlaczego nikt nie interweniuje? Czemu ksiądz prymas pozwala, by mnie tak długo trzymali tutaj? A może... może komuniści już sobie poradzili z takimi jak ja? Ale przecież jest jeszcze Stolica Apostolska. Co to wszystko znaczy? I odezwał się Hiob i rzekł:
gdyby zważono na udrękę moją i położono na szali całą nędzę moją, byłyby cięższe niż piasek morski. Pokryło się ciało moje robactwem i strupem. Skóra moja zasycha i znów ropieje. Jeżeli zgrzeszyłem, cóżem ci uczynił, stróżu ludzi? Czemu wybrałeś mnie na cel? Czy jestem tobie ciężarem? Oby raczył Bóg zgnieść mnie, oby wyciągnął rękę i zgładził mnie. Oczekuję od księdza biskupa konkretów. Apeluję do rozsądku biskupa. Radzę współpracować. Gdzie przechowywany jest raport na temat pogromu? No? Słucham! Nie, to nieistotne. Nie będę zaprzeczał. Ten raport istnieje i trafił w ręce Amerykanów. Zawiera tylko prawdę, ale nie zamierzam wam go udostępniać. Mam dosyć. Nic wam więcej nie powiem i żądam kategorycznie kontaktu z prymasem Wyszyńskim. Co? Ty czegoś żądasz? Kaczmarek, już nie istniejesz. Zapomnieli o tobie. Wszyscy. Wydali cię twoi kapłani, Danilewicz i Dąbrowski. Szczegółowo opowiedzieli o kolaboracji z hitlerowcami, o szpiegowaniu dla USA, o swojej i twojej dywersyjnej robocie. Cały kraj już wie. Kościół się ciebie wyparł. Teraz dostaniesz zastrzyk, po którym wyśpiewasz wszystko. No, przytrzymajcie go. Szarp się. Szarp. Chwilę sobie poczekamy. A teraz opowiadaj, jak było. Dokładnie, po kolei. Jak i kiedy poznałeś ambasadora USA? Wiesleina poznałem w grudniu 1945 roku. Dalej. Wtedy także jego żonę oraz dwóch urzędników. No widzisz, przypomniałeś sobie. A teraz opowiesz o tym, jakie prezenty dostawałeś od Blisleina. Nie dostałem żadnych. To za co ci płacił dolarami? Powtórz, jakie prezenty dostawałeś od Blisleina? Dostałem książkę jego autorstwa, Jak sprzedano Polskę. Opowiedz o kontaktach z sekretarzem ambasady amerykańskiej Andrewsem. Zetknąłem się z nim raz podczas wizyty w Warszawie. Kaczmarek! Nie spać! Mówiłeś, że Andrews opowiadał ci o planach ataku Amerykanów na ZSRR od strony Pacyfiku i zniszczenia przemysłu na Syberii. Nie, ja nie pamiętam. Muszę do toalety, proszę. Jak odpowiesz? 23 lutego 1951 roku mówiłeś, że z ambasadorem Blisleinem spotkałeś się podczas pobytu w Warszawie. Kto was umawiał na to spotkanie? Ja to mówiłem? Minął prawie rok i niewiele pamiętam. Muszę do toalety, proszę. Odpowiadaj. Ja już nie mogę. Gdzie jestem? To słońce. Teraz już nic. Nic. I odezwał się Hiob i rzekł: bodajby przepadł dzień, w którym się urodziłem, i noc, która powiedziała: poczęty jest mężczyzna. Bodajby dzień ten pozostał mrokiem,
i nie zapytał o niego Bóg na wysokości i nie zaświeciła nad nim jasność. Bodajby ogarnęła go ciemność i cień śmierci i położyła się na nim gradowa chmura i zatrwożyły go zaćmienia słońca. Niechby tamtą noc zabrały ciemności i nie było jej między dniami roku i w liczbę miesięcy nie weszła. Bodajby rzucili na nią klątwę, którzy nienawidzą dnia, pochopni do budzenia lewiatana. Czemu nie umarłem w łonie matki? Nie skonałem, kiedy wyszedłem z jej żywota. Po co światło człowiekowi, który nie wie, dokąd iść, którego Bóg zewsząd osaczył? Nie damy mu długo pospać. Zaraz pęknie. To 37 godzina przesłuchania, a po poprzednim 40-godzinnym spał kwadrans. Dostał na przeczyszczenie. Był w kiblu? Nie. No, to zostawiam ci go. Nie śpi! Tu nie hotel! Opowiadaj o zbieraniu informacji dla USA. Gdzie ja jestem? Muszę do toalety. Milczeć! Kaczmarek, a co ty, gnoju, robisz? Biskup ordynariusz, a zwajdał się w gacie. Wartownik, niech przyjdą tu śledczy i wartownicy, niech zobaczą, jak się zachowuje sekretarz episkopatu. A teraz posprzątasz po sobie, albo tobą powycieram te gówna. Jeszcze ten smród. Zabrać więźnia, niech go umyją wężem. Potem zaprowadzić do karceru. Przy otwartym oknie szybciej wyschnie. Boże, czemu mnie doświadczasz? Za co mnie karzesz? Przecież nie zrobiłem nic przeciw tobie. Zimno. Śnieg zawiewa przez okno. Chyba tu zamarznę. Dłużej nie mogę. Zasnąć, spać, spać i się nie obudzić. Dreszcze. Chyba mam gorączkę. Może dostanę zapalenia płuc. Strasznie ksiądz biskup wygląda. Gdzie ksiądz był? Chyba nie na przesłuchaniu. Zabrali księdza przedwczoraj. 40 godzin. Spać. Nic nie wiem. Spać. Ksiądz jest cały mokry. No co się stało? Nic nie wiem. Spać. Spać. Jak długo spałem? 4 godziny. Kim pan jest? Współwięźniem księdza biskupa. Tu jest zupa i chleb. Znów wyjąłem palcami 2 zęby. To już razem 15. Szkorbut. Nie mogę gryźć chleba. Żebym tak mógł zjeść coś normalnego, a nie te pomyje. Kaczmarek, na przesłuchanie, na przesłuchanie, na przesłuchanie, na przesłuchanie. Kaczmarek! Spać to sobie możesz w domu. Tu masz odpowiadać na pytania. Jak wyglądały wasze knowania z Chlądem i Mikołajczykiem przed wyborami w 46? Ja nie wiem. Nie mogę. Dajcie mi już spokój. Spotkaliśmy się. Dalej! Mikołajczyk zabiegał o poparcie kościoła
dla zamierzeń politycznych PSL-u. Wracam do katedry. Cholera, chyba ma dosyć. Chociaż teraz już po 42 godzinach powinien się zgodzić na wszystko. Obudźcie go! Gdzie? Gdzie? A więc mówisz, że te spotkania z Chlądem i Mikołajczykiem to był spisek mający na celu obalenie ustroju Polski Ludowej? Ja tak powiedziałem? Przed chwilą. Ja nie wiem. Nie wiem. Nic już nie wiem. Muszę do toalety. Dość! Albo odpowiadasz, albo cię wsadzę w twoje własne gówna. Powtórz. Spotkania z kardynałem Chlądem i Mikołajczykiem to był spisek mający na celu obalenie ustroju PRL. A teraz przypomnisz sobie, co knułeś z Blisleinem po wyborach. Nic na ten temat nie mówiłem. To ja ci przypomnę. Po wyborach w 1947 odbyłem rozmowę z Blisleinem w jego mieszkaniu. Stwierdził, że wybory co prawda przegraliśmy, ale możemy liczyć na konflikt zbrojny, który przedstawił jako wizję niedalekiej przyszłości, która rozwiąże problem Polski. Nie pamiętam. Nie pamiętam, żebym to mówił. Nie chcesz odpowiadać. Trudno. Zajmiemy się teraz poprawą twojej pamięci. Karcer z kuracją księdza Knajpa doskonale temu służy. I odezwał się Hiob i rzekł: wydał mnie Bóg przewrotnym. Wtrącił mnie w ręce niegodziwych. Twarz moja opuchła od płaczu. Na moich powiekach cień śmierci. O, ziemio, nie zakrywaj krwi mojej. I niech nie będzie ustanku memu wołaniu. Gdzież więc moja nadzieja? Moją nadzieję kto będzie oglądał? Zstępuje ona do bram otchłani i razem z nią legnę w prochu. Boże mój, uwolnij mnie ode mnie, bo nie ja, to już mówię, gdy mnie pytają, lecz ktoś, kogo nie znam. Coś ze mną zrobili, a ty zezwalasz na to. Mnie już nie ma, nikt się o mnie nie upomni i nawet ty, Panie, zapomniałeś o słudze twoim. Już nie mogę, nie potrafię, nie umiem. Ile godzin tu stoi? 5, 10, żebym mógł choć na chwilę usiąść, klęknąć, położyć, zasnąć na zawsze. I ta zimna woda, nie mogę opanować dreszczy. Kaczmarek, na przesłuchanie. Przesłuchaniu 20 maja 1952 roku mówiłeś, że ojciec Kolbuch odwiedzał nie tylko Kielce, ale że objeżdżał całą Polskę. Mówiłeś też, że był doskonale zorientowany w wielu zagadnieniach życia państwowego. Dlaczego tak się tym interesował? Chodziło o rozeznanie, jakie są potrzeby poszczególnych regionów. Co ty mi tu pieprzysz? Jak wiesz, mamy leki, które pozwolą ci sobie wszystko przypomnieć. Mogę wezwać siostrę,
Zrobi ci zaraz zastrzyk, po którym się od razu lepiej poczujesz. Tak więc radzę nie zaprzeczać. Zresztą wczoraj potwierdzałeś te informacje. Ojciec Kolbuch, jak mówiłeś, był przedstawicielem wywiadu amerykańskiego. Powtórz. Tak, tak, ojciec Kolbuch był przedstawicielem wywiadu amerykańskiego. Teraz opowiesz, jakie wiadomości mu przekazywałeś. Nie wiem. Nie, to słońce tak jasno świeci, chyba już oślepłem. Cholera, zemdlał. Dajcie wodę. Odprowadzić do celi. Kwadrans snu i ani minuty dłużej. Powiedziałeś, że z Blisleinem omawiałeś skutki przyszłej wojny Ameryki z ZSRR, które miały skorygować granice do stanu przedwojennego. Tego nie mówiłem. Mówiłeś. A teraz dokładnie opiszesz nie tylko tę rozmowę, lecz także w jaki sposób szerzyłeś prowojenną propagandę w kościele. Siostro, proszę podać lek biskupowi. No, czytaj swoją twórczość. Problem ziem zachodnich ustawiłem na płaszczyźnie mej polityki prowojennej. Wśród księży i wiernych szerzyłem przekonanie o tymczasowości ziem odzyskanych, tłumacząc, że przyszła wojna zmieni nasze granice z Niemcami. Dobrze. Nie. Bardzo dobrze. Nie, proszę. Proszę o kontakt z lekarzem. Choruję na szkorbut. Wypadło mi już 19 zębów. Ta lampa sprawia, że mam problemy ze wzrokiem. Ksiądz biskup ma poważniejsze problemy. Wczoraj mówiłeś, że po dolary jeździłeś do Sapiehy, do Krakowa. Wymieniał je Danilewicz. Ja tak mówiłem? Być może. Jakie być może? Zaraz ci przywrócę pamięć. Ja nie wiem. Nie wiem. Tak. Mówiłem. Komu dostarczałeś te dane? Jak długo tu jestem? 2-3 lata? Dlaczego nie pozwolą mi umrzeć? Przecież mówię to, co chcą. Te zastrzyki, które mają mnie leczyć. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Towarzyszu pułkowniku, oficer śledczy... Dobrze. Mam raporty z przesłuchań. W jakim celu chcieliście się ze mną widzieć? Niepokoi mnie stan zdrowia Kaczmarka. To, że mu wypadło kilkanaście zębów, to akurat wynik naszej diety. Jednak ostatnio zemdlał nam kilka razy i ma problemy z sercem. Ponieważ... Właściwie jest już gotowy do procesu. Proponuję, by zakończyć konwejery i skupić się teraz na tym, by spisał dokładnie wszystkie ustalone w śledztwie fakty i po naszej korekcie opanował je pamięciowo. Macie rację. Oczywiście musi doczekać do procesu. Trzeba mu zapewnić nadzór medyczny, ale bez przesady. Nie może się poczuć zbyt pewnie. Tak więc na razie... Jedynie kończymy konwejery i powracamy do normalnych przesłuchań. Gabinet ministra. Został wyznaczony termin procesu.
Kaczmarek jest przygotowany. Czy ustalono już zadania prasy, radia i kroniki filmowej? Tak, towarzyszu ministrze. Po pierwsze, ukażą się artykuły w prasie i to nie tylko w Trybunie Ludu i Żołnierzu Wolności. Są też przygotowane materiały dla dziennikarzy prasy lokalnej w całej Polsce. Artykuły osądzające Kaczmarka zaczną się ukazywać jeszcze przed procesem. W radiu zajmie się tym Fala 49. Prasowe relacje z procesu będą przekazywane każdego dnia, natomiast radio będzie retransmitować proces. Kronika filmowa z relacjami z procesu będzie obowiązkowo wyświetlana we wszystkich kinach w wydłużonym cyklu czasowym. W trakcie procesu zostaną odnotowane medialnie wszystkie zachowania potępiające dywersyjną działalność kleru. Ten sam cel będą miały wiece w największych zakładach pracy i w PGR-ach. Jaką mamy pewność, że na procesie Kaczmarek zachowa się zgodnie z naszymi przewidywaniami? Nie ma problemu. Jeśli będzie próbował cokolwiek zmienić, przerwiemy proces pod pretekstem złego samopoczucia któregoś z oskarżonych, a on zostanie ostrzeżony. Kto będzie obrońcą Kaczmarka? Nasz człowiek. Wytłumaczy mu, że jedyną szansą na uratowanie życia jest przyznanie się do winy. Pozwoli ksiądz biskup, że się przedstawię. Maślanko. Jestem obrońcą księdza biskupa. Prosiłem o adwokata Rettingera. Niestety nie mógł przybyć. Musimy uzgodnić linię obrony. Ze swej strony chciałbym księdzu doradzić, by przyjąć akt oskarżenia i z pokorą przyznać się do wszystkiego. Ma ksiądz biskup do wyboru śmierć lub przyznanie się do tego, czego żądają w śledztwie. Przecież pan jest moim obrońcą. Tak, ale zeznania księdza biskupa, w których obciąża siebie, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Przykro mi, że muszę bronić kolaboranta i zdrajcę narodu. Czy pan nie zdaje sobie sprawy, że te zeznania zostały wymuszone w 2,5-letnim śledztwie? Zrobi ksiądz biskup, jak uważa. Ja ostrzegałem. Czternasty września 1953 roku. Tu program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Nadajemy wiadomości. Rozpoczyna się proces antypolskiego i antyludowego ośrodka imperialistycznego, którym kierował zdrajca narodu, ksiądz Kaczmarek. W czasie wojny nakazywał współpracę z okupantem, gdy patrioci, wśród nich duchowni, ginęli w hitlerowskich obozach i więzieniach. Obecnie stanowił powolne narzędzie wrogiej Polsce i ludzkości polityki imperializmu amerykańskiego, przeprowadzając zbrodnicze próby zahamowania rozwoju gospodarczego Polski. Wywiad dla Watykanu i USA był głównym celem szpiegowskiego ośrodka biskupiego. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie stanęli członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka, którzy na zlecenie Watykanu uprawiali w Polsce działalność dywersyjną i szpiegowską. Na czele ośrodka stał biskup Czesław Kaczmarek, były ordynariusz kielecki. Z Kaczmarkiem współpracowali dygnitarze diecezjalni. Ksiądz Danilewicz, ksiądz Widlak, ksiądz Dąbrowski, kapelan biskupa, Waleria Niklewska, siostra zakonna. Biskup Kaczmarek, służąc wiernie Watykanowi, zdradzał naród polski przed wojną, podczas okupacji i po wyzwoleniu. Wróg postępu, denuncjant działaczy lewicowych i załóżnik Becka, okazał się w czasie okupacji sojusznikiem hitlerowców. Entuzjasta gestapowskiego ladu i praworządności stał się po wyzwoleniu jednym z agentów amerykańskiego oberszpiega. Posłuchaj mnie teraz uważnie, księże biskupie. Zaznasz dokładnie to, co ustaliliśmy. Odczytasz swoje przyznanie się do winy i to jota w jotę. Jeżeli spróbujesz jakiejś sztuczki, proces zostanie przerwany, a po wznowieniu dostaniesz czapę. Teraz na wszelki wypadek dostaniesz zastrzyk, żeby ci było łatwiej się skupić. Siostro, proszę.
Nim wejdziesz na salę rozpraw, raz jeszcze powtarzam. Niech ci nawet do głowy nie przyjdzie, by zmienić choć jedno słowo. Miałeś miesiąc, by się nauczyć czytać ten tekst. Zabierzcie go na salę rozpraw. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Znajdujemy się na sali sądowej, gdzie trwa proces grupy przestępczej zmierzającej do obalenia ludowo-demokratycznego ustroju Polski. Na ławie oskarżonych zasiedli biskup kielecki Czesław Kaczmarek oraz pozostali szpiedzy i dywersanci w koloratkach, a także będąca z nimi w zmowie siostra zakonna. Za chwilę przewodniczący składu sędziowskiego odczyta akt oskarżenia. Reakcyjna część kleru związana ze wsteczną polityką Watykanu wprzęgła się w rydwan obcych i wrogich narodowi polskiemu interesów. Ci zdrajcy narodu polskiego, posłuszne narzędzia Watykanu i imperializmu amerykańskiego, usiłują sprowadzić na Polskę pożogę nowej wojny i wyzyskać teren Polski jako teren agresji przeciwko Związkowi Radzieckiemu w oparciu o kierowany przez oskarżonego Kaczmarka ośrodek antypaństwowy i antyludowy, uprawiający dywersję polityczną, wrogą propagandę, aż do szpiegostwa włącznie. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Tak. Przyznaje się. Biskup Czesław Kaczmarek, dokonując w mowie wyjaśniającej samooskarżenia, przytaczając sformułowania mowy oskarżycielskiej prokuratora i obciążając siebie całą winą, został skazany na 12 lat więzienia. Pozostali członkowie, jak to określono, szpiegowsko-dywersyjnego ośrodka, ksiądz Jan Danilewicz, skarbnik kieleckiej kurii na 10 lat, ksiądz Józef Dąbrowski, kapelan biskupa na 8 lat, ksiądz Władysław Widłak, prokurator seminarium duchownego w Kielcach na 6 lat, siostra Waleria Niklewska na 5 lat więzienia. Pełnej rehabilitacji biskup Czesław Kaczmarek doczekał się dopiero 37 lat po procesie, w grudniu 1990 roku. W słuchowisku dokumentalnym wystąpili biskup Czesław Kaczmarek, Jerzy Trela, pułkownik Józef Światło, Krzysztof Globisz, Hiob Andrzej Seweryn, oficer śledczy Mirosław Bieliński, Julia Brystygier, Teresa Bielińska, ksiądz Jan Danilewicz, Marcin Brykczyński, minister bezpieczeństwa publicznego Edward Janaszek, pan Leon Andrzej Cempura, obrońca Andrzej Plata, sędzia Janusz Głogowski, drugi oficer śledczy Łukasz Pruchniewicz, agent celny Dawid Żłobiński. Opracowania muzyczne Włodzimierz Kiniorski. Realizacja dźwiękowa Arkadiusz Miller. Scenariusz i reżyseria Bohdan Gumowski. Konsultacje ksiądz profesor Jan Śledzianowski, profesor Stanisław Żak oraz dr Tomasz Domański. Słuchowisko powstało przy współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.